Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. No i w dzisiejszym materiale zobaczycie przede wszystkim paczki 82+, nowe, które wyszły wczoraj, więc zobaczymy, czy sypie z nich dobrze, powiem wam, czy warto je robić. Zresztą sami zobaczycie i też wyciągniecie własne wnioski. Po drugie, przetestujemy sobie Simona. To będzie jego debiut, nowa karta, która się pojawiła. Od razu wrzucamy do składu i wbijamy do Division Rivals. I po trzecie, miałem z wami porozmawiać trochę o swapach, ale aktualnie nie mogę, bo od 9 rano nie mam w ogóle neta. Teraz jest prawie godzina 14 i dalej to się nie zmieniło. Mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni ogólnie pozytywnie i że internet wróci, bo wieczorem około 20-21 na streamie razem z Lechem mamy sobie właśnie potrenować przed turniejem. Mieliśmy pograć w kilka różnych gierek, więc zapraszam bardzo serdecznie wieczorem na streama oczywiście, oby tylko internet wrócił, także no co, lecimy z kolejnym odcinkiem. 10 paczek 82+. Okej. Zobaczmy, czy ktokolwiek z tego wypadnie. A ja wolę piki ogólnie niż paczki. Czy będzie chociaż jeden walkout, czy jak to wygląda? Aleksandro 8-3. Od tego zaczynamy. Co dalej? Dalej nic. 8-4, idziemy w górę. 8-4. Czy będzie 8-5 teraz? Ojoj, jak słabo. Nie, niestety nie. 8-2. Ogólnie to serio. Mówię wam, że piki oddają dużo lepiej niż paczki. 8-4 Felipe. Dobra, zostało nam 6. No jeszcze sporo. Coś eventowego może? Jest walkout, mamy pierwszy walkout, ale nie jakiś wybitny. Paulo Dybala. 8-7 Dybala, to też nie jest tak źle. Ile on kosztuje w tym momencie? 25k jakieś, Paulo. Więc walkout jest. Wydaje mi się, że tak. Dadzą jeden walkout i tyle. Ale dużo w ogóle z ligi włoskiej sypie. Nie no, piki to są jednak pog w porównaniu do tego, co tutaj leci. Czy Rysiu da radę na 7 zgraniach? Jak najbardziej. Też nie. Lemar. Lemar ma mieć w ogóle tą nową kartę. Dalej bez walkoutu. Robiliście te paczki w ogóle? Jak u was poleciało? Vela 8-3. Dobra, powiedzmy, że to nie, no, nie ma sensu. Bamba ma mieć kartę, nie Lemar, przepraszam, pomyliłem. Nie ma sensu tego komentować. Jest git. Idziemy przetestować pana Simona. Dla tych, co oglądają na YouTubie, sprzedałem też tego Nunesza na lewej stronie. Po pierwsze, potrzebowałem końców, po drugie, wolę zostawić chyba jednak Carlosa. Także Simon, zobaczymy, jak będziesz się poruszał. Agility Balance Top, no ja pamiętam, że to była świetna karta. Tutaj ma zgrania 7, więc no troszkę mniej, ale zobaczymy, i tak powinno wystarczyć. Bremen Borussia. Oj, ten Mbappé może być ciekawy też. Dobra, wszystko na Simona, jak zawsze w takich odcinkach. Wiedziałem, że tam poda. Próbowałem się ustawić, żeby go powstrzymać, ale nie wyszło. Draxler. Odsłonił ten róg, widziałem. Widziałem, że delikatnie się ruszył. I pięknie, Diego pod poprzeczkę. Druga połowa i robimy tak, że dajemy tego Simona na SPO, niech się kręci. Maradona dzisiaj trafiły 9-5, o to daj znać, jak się gra. Dobra, w drugiej połowie Simon na środku, popróbujemy trochę nim z dystansu postrzelać może. Ale ma miejsca Kilian.
To powinna być bramka, bo przynajmniej strzał celny, już tyle tam było. Od tego jest Mbappé, żeby taki autobusik przeparkować na bok ładnie, dziękuję. Tak, formacja 1-9-1 i długie piłki. A teraz mi się nie śpieszy, teraz mogę sobie poczekać. Dobra, dawaj, idę do Simona. Simon, czy będzie gol w debiucie? Lewa noga, Simon! Dobry jest, ej kurde, nie wiem czy on nie zdeprze od Kwarezmy. Ojojoj. Brakło, tam jeszcze jest z 5 zawodników z tyłu, byłoby lepiej. Proszę, proszę bez wałka. A, myślałem, że się przesunie już na krótki, chciałem. Zła decyzja. Dobrze, do Simona. I Simon lobikiem go tak cyk. Uwielbiam to, jak ja uwielbiam loby. Kurde. Ale pięknie. Diego, aj z lewej. Technicznie powinienem teraz. Pięknie, Simon. Dwie bramki Simona i wydaje mi się, że to jest rage quit. Czy jestem zły, Mordko? Patrząc na twoją nazwę składu, nie jestem. Ogarnij sobie Simona zamiast Cruyffa. O, teraz dopiero Kiliana zobaczyłem. Patrzyłem sobie na przód, myślę, spoko. A tam Kilian taki jak mój schowany. A wiem, że on potrafi. Diego, to jest po prostu Diego. Zygzak tak zwany. Cyk, spalony, nie. Taka ładna akcja, tak fajnie wykończył Kilian. Mogło być 2-0. Simon? I prawa i lewa noga, zdecydowanie na SPO. Oddaje bardziej, no w ogóle w tej formacji kto jest na SPO czy na ataku. No to widać go od razu więcej przy piłce. Nie no, mistrzostwo świata i okolic normalnie. Klasyczny kick-off. 3-1. Szkoda. Jego jedyna dobra akcja w tym meczu. Starałbym mu strzelić tam jeszcze jedną bramkę teraz. Żeby zamknąć to spotkanie. Może teraz. Simon? Lobikiem gnoja delikatnie. Nie zdążył. Kimpembe, o to chodzi. Kurde, ej, lowy z Simonem są OP. Bez kitu. Ja cię bardzo lubię, Kwarezma. Ja naprawdę wiesz, że cię uwielbiam. Ale no chłopie, no bez jaj. A jak ładnie w bramce czeka już. I co z tego? Trzeci lobik z Simonem. Kurde, róbcie ludzie tego Simona. Jak on może mieć 91 overall, to ja się boję, co tu się będzie działo z tą kartą. Dobra, Simon, wrzucaj piątkę, szóstkę. Jojojoj, Varan. Jeszcze jeden lobik, mało ci? Jeszcze chcesz od Simona? Proszę. Mówisz, masz. Ile razy ja go przelobowałem w tym meczu? 4? Simon, 6 bramek. 6 bramek w tym meczu. O kurde. Nie no, tak ogólnie to myślę, że tego pana można śmiało polecić. 4 spotkania, 8 bramek, 1 asysta i 6 bramek w tym jednym meczu właśnie. Gdyby on miał 5 gwiazdek sztuczek, to w ogóle bym się nawet nie zastanawiał, on czy Quaresma. Pewnie będę grał jednym i drugim, ale nawet Simon jako zmiennik to jest top, po prostu top. Róbcie go, nie zastanawiajcie się ani trochę.